Cześć! Mamy Kelvina na uniwersytecie. Zobaczymy jakie będzie miał stopnie. Hehe. Nie ma czegoś takiego jak stopnie Kelvina. Zaraz do tego przejdziemy. Ale i tak użyję tego jako suchar w tytule tego filmu, bo kelwiny są do mierzenia temperatury, więc to się kojarzy ze stopniami mocno. W tym akademiku jest 11:26, więc z automatu zrobiło mu się 46 godzin do egzaminu. No spoko, nie ma znaczenia specjalnie. Na razie myślę, że dam mu ten pierwszy rok, a może nawet i dwa lata pierwsze, bo chyba na koniec drugiego roku to już jest taki ostatni czas, kiedy można kierunek wybrać. A może nawet i kurde na koniec trzeciego roku, już nie pamiętam, bo ja zazwyczaj wybieram moim simom y, kierunki na samiusieńkim początku, no nie? Ale chcę mu dać czas, żeby y, wyklarował po prostu sam y, co by chciał. Tutaj wahaliśmy się między historią i naukami politycznymi, nie pamiętam. Na pewno historia tam gdzieś była, bo wahaliśmy się, czy... Znaczy no ja się wahałam w sumie. Pff, wy się pewnie nie wahaliście, tylko mieliście takie, no dobra, powinien przecież być tym, wiadomo, nie? Ale no, na pewno do tej kariery wojskowej się zastanawiałam właśnie, czego będę dawać, a co innego jeszcze, to już nie pamiętam, czy ja mam może to gdzieś napisane? Otóż nie. Dobra, odpaliłam kalkulator, żeby sobie przypomnieć, jak to było. To, to było zdecydowanie szybsze niż szukanie tego w filmie, i chodziło o prawo więc albo wojsko to co już było wstępnie ustalone wcześniej, albo ewentualnie prawo. Także zobaczymy co on będzie chciał studiować, co jest trochę co jest bardziej powiązane jakby z jedną lub z drugą karierą i na tej podstawie będziemy decydować, chyba że on nie będzie miał w ogóle żadnego pragnienia. Co jest jakoś tam możliwe, albo że zupełnie co innego mu się wymyśli. Um, no to wtedy będziemy. No będę się ewentualnie jeszcze zastanawiać, nie? Ale on ma idealną urodę do tego, żeby mu zrobić bazkat taki typowy, bo on ma małe czoło i nie będzie wyglądał dziwnie. <grym> Oczywiście mówię to totalnie w kontekście Simów z Sims 2, którzy mają po prostu duże czoła, ok dobra, na razie myślę, że możesz spróbować poznać jakieś osoby tutaj. Osoby równa się dziewczyny. Nie, no dobra, z facetami jakimiś też pogadaj. Aha, no tak, faktycznie, o nie coś tam ten. O! Ekonomia. Ja im wybieram sama te kierunki, dlatego że nie ma za bardzo je, co się przywiązywać do tego, co oni sobie wymyślą, e, dlatego że to jest determinowane zasadniczo przez ich aspiracje, więc e, przeważnie jest tak, że masz popularnościowego Sima, który zawsze będzie chciał nauki polityczne, no nie? I, I tam kilka innych rzeczy, nie wiem. Wiedzowy będzie chciał matematykę, nieważne, że na przykład zajmuje się malowaniem albo czymś takim. Ma to gdzieś, po prostu wiedza równa się matematyka i nara. Okej, okay, ekonomia nie ma nic wspólnego z prawem, niestety. Nauczyłby się paru takich umiejętności, które by mu się w prawie przydały. Także można by było, jakby co, mogę mu dać jeszcze trochę czasu, no nie? Jakby co, to, to zapamiętam, że ta ekonomia tutaj była, ale jakby coś, może innego jednak wymyślił sobie, to jeszcze zobaczymy. Jakby nie musimy od razu się decydować. No tutaj nauki polityczne są i do tego, i do tego, no jednak to są troszeczkę powiązane zawody, więc może być tak, że faktycznie jeden kierunek jest do obu. No tak samo jest z historią. Także jedyna. Jedyny kierunek, który jest tylko do prawa, a nie ma tam militarnej kariery, to jest psychologia. A żeby była wojskowa, a nie było prawa, to w zasadzie nie ma takiego kierunku. Także jeśli jesteśmy rozdarci między tymi dwiema, to będzie trochę trudno. I teraz tak patrzę, że na historii i na ekonomii uczą się dokładnie tych samych umiejętności, także też to jest ciekawe. No dobra, na razie nie wybieram. Z tymi stopniami Kelwina, to będzie uwaga, anegdotka. A anegdotka o mojej edukacji podczas odcinka ze studiów. Na zawsze zapamiętam, że to są Kelwiny, a nie stopnie Kelwina. E dlatego, że kiedyś e chodziło o moje stopnie <grym> w związku z tym. Mianowicie, e pamiętam, że to było w pierwszej klasie gimnazjum i e ja ogólnie, jeśli chodzi o przedmioty ścisłe, absolutna dupa, po prostu nie. nie. Zagrożenie od pierwszej gimnazjum co semestr przynajmniej z matematyki, a jeszcze często do tego dochodziła fizyka, chemia, w pierwszej liceum nawet z geografii miałam zagrożenie, także jakby nie. Ale był taki jeden moment właśnie w pierwszej gimnazjum, kiedy uczyliśmy się przeliczania tych wszystkich temperatur, no nie, z Celsjuszy na Fahrenheity i na Kelwiny właśnie i ja z pomocą koleżanki, ile dobrze pamiętam, się mega nauczyłam na kartkówkę z tego i chciałam sobie tym podbić po prostu ocenę z fizyki. No, i podbiłam sobie ocenę z fizyki tą kartkówką, bo dostałam z niej piątkę. Ale jak wszystko zrobiło się dobrze na 100%, to można było z tej kartkówki dostać szóstkę. I ja nie dostałam tej szóstki, dlatego że napisałam stopnie Kelvina w wyniku. I pani od fizyki powiedziała, że nie, tak nie może być. Za coś takiego nie mogę ci dać szóstki. A ja w ogóle załamka, no nie. Nauczyłam się wszystkiego na błysk, ale nie nauczyłam się tego, że to nie są stopnie. Także niestety, ale tak czy siak był to dosyć duży sukces w moim życiu, jeśli chodzi o fizykę, oczywiście absolutnie nie mam bladego pojęcia teraz jak to liczyć, e, totalnie już tego nie pamiętam, e, pamiętam, że było coś związane z liczbą 270 ileś tam, jeśli chodzi o kelwiny i to tyle, a w kwestii Fahrenheitów to w sumie umiem tak pi razy drzwi, tylko mniej więcej ocenić czy jest gorąco, ciepło, zimno czy mroźno, <grym> jak widzę jakąś temperaturę, no wiecie, to sobie można wygooglać, więc to nie jest nie wiadomo co. Nie trzeba umieć tego liczyć, tak naprawdę. W ogóle ciekawa jest sprawa z tym, że są różne mm, w ogóle skale temperatury, liczące temperaturę. Um, mogę Wam powiedzieć, na przykład, taką ciekawostkę. Ja sobie trochę poczytałam przed nagrywaniem tego filmu um, i totalnie, tak zupełnie nie jestem w stanie zrozumieć jakby na czym polegają te wszystkie inne skale oprócz Celsjusza, bo oczywiście skala Celsjusza ma dla mnie najwięcej sensu, ale mogę właśnie a propos skali Celsjusza Wam sprzedać taką ciekawostkę, że wtedy, kiedy Celsjusz ją opracował, to ona była odwrotna niż ta, którą teraz znamy. Wtedy temperatura wrzenia wynosiła zero. Więc na przykład temperatura ciała, ta podstawowa 36,6 wynosiła 63,4. Wszystko było totalnie po prostu odwrócone, nie? Ale potem jak inni naukowcy zaczęli ją troszeczkę udoskonalać, to stwierdzili, że chyba jednak lepiej, żeby temperatura szła do góry, w sensie ta skala stopni szła do góry wtedy, kiedy się ociepla, ma to chyba więcej sensu. No, i w taki sposób właśnie ta skala wygląda teraz, jak wygląda. Jakby te różne skale wynikają z tego, że no różni ludzie sobie to rozkminiali, no nie, i robili różne teorie i różne skale sobie tam wymyślali, ale też często one były w odniesieniu do trochę różnych rzeczy po prostu. No i skala Celsjusza, no właśnie zasadniczo odnosi się do zamrażania wody, wrzenia wody i tak dalej, no i są te stopnie zrobione w taki dosyć regularny sposób. Temperatura Fahrenheit'a teoretycznie też się do tego odnosi odnosi, ale te stopnie są takie powymyślane sobie jakieś tam zdupy, nie? W ogóle jeszcze piękne u Kelvina jest to, że on na nazwisko ma promień. Tak jak jest X-Ray na przykład to jest e, rentgen, więc po prostu mega fizyczne ma nazwisko. I to wszystko dzięki Gorgi. Tak, sprząta książki po wszystkich oczywiście. Dobra, już daj sobie spokój, wystarczy. Kiedy ty masz zajęcia? O ósmej, no to może byś się w sumie powoli już kładł. I weź od razu sprzątaczkę zamów. No, kręcą mu się te pragnienia i kręcą i ciągle ta ekonomia. Widzę, że ma jeden piorun z tą L. A z cheer liderką. No i z tą blondynką też z tą Shelby. Teraz go wyślę jeszcze na jakąś parcelę publiczną. Żeby może poznał tych ludzi, którzy są oryginalnie w skrzyni rodzin, ale ja ich gdzieś tam wprowadziłam, żeby mogli faktycznie chodzić gdzieś. Okej, okay, czy liderka mu się nie podoba. To idziemy. On lubi nakrycia głowy. To wśród tych studentów tamtych ze skrzyni chyba może się nawet znaleźć. Eric Swain, jeden z moich ulubieńców. Siema. Uuu, okej, okay, z tą Jeną Benson. To jest y, miastowa zwykła, ale z nią widzę ma dwa piorunki, więc fajnie, 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 podoba mi się. Taj Bubbler jest mega cute. Nie mogę, jaki jest słodziutki. Stephanie ma jeden piorun. Z Heather chyba nic. Jup. Ta Madi ma czapkę, uwaga. Jest nieźle też. Ale na razie na pierwszym miejscu jest ta Jenna cały czas. Ona ma tę samą mordę co ta Madi, więc w sumie bez znaczenia. Dobra, wystarczy tych łowów. Bo ci się mega czas cofnął pewnie teraz. I o jakiejś głupiej godzinie będziesz miał egzamin. Za 14 godzin, czyli o 5 rano? Jakoś tak. No i jeszcze dobrze, żebyś coś może na ten egzamin zrobił. Widzę, że chcesz. Skończyć ten rok, więc naucz się jakiś umiejętności. No, jeszcze nie jesteś na poziomie zdawalności. Okej. Okay. No musisz trochę się przespać przed tym egzaminem o 5 rano, faktycznie. O kurde, ale humorek ma, a tu dwie godziny, o czwartej będzie szedł. Nie da rady. Dobra, umyj się chociaż. Mogłabym mu dodać godzinę, ale już stwierdziłam, że dobra, tam da radę. No i skończył. No dobra, idziemy w tę ekonomię w takim razie, jak tak bardzo chcę. Potem najwyżej zobaczymy po prostu, gdzie będzie mógł się najpierw zatrudnić. W sensie, która z tych dwóch prac po prostu się pierwsza pojawi, albo w której będzie miał wyższe stanowisko na start. On jest bogactwowym Simem, więc to by było dla niego istotne. Bo akurat ten kierunek nie jest ani do jednej, ani do drugiej, więc no, trzeba będzie później po prostu zobaczyć, jak będzie. No nie wiem, czy ty pójdziesz na zajęcia. No dobra, chyba wytrzymasz. O, a on prawie mi z głodu umarł, także super. Ciekawe, miał głód na sam dół, ale mu się podniósł? Ha, oni mogą umrzeć na studiach zdecydowanie, więc... No okej. Okay. O, punkt umiejętności, praca domowa. No, myślę, że on będzie całkiem ambitnie do tego podchodził. Tutaj też co raz mu się pojawia właśnie, żeby zdać egzamin, żeby skończyć rok, więc on ma takie pragmatyczne podejście na zasadzie, nie musi to być na super wysokich ocenach, bo akurat takich pragnień za bardzo nie miał, ale żeby faktycznie no, skończyć te studia i już mieć to, mieć ten dyplom. A co ci Portos obchodzi? On sobie mieszka gdzieś tam w Stonefield z tym, z Cyprianem Różyczką. Dobra, z takim towarzystwem chwilę pogada, że więc zadzwoń do tej... O, dobra, jednak chcę mieć wysoką ocenę. To była ta Jenna, Jenna Benson. Bentley do niego zadzwoniła. Bentley jest jego kuzynką w zasadzie, nie? W sensie siostrą cioteczną dosłownie. Nie, zaraz. Nie, między nimi jest um, różnica pokolenia, więc oni są tak jakby, po angielsku to by było First Cousins, Once Removed, czyli gdyby byli w jednej linii. To byliby po prostu rodzeństwem ciotecznym, ale że jest różnica pokolenia, no to takie nie wiadomo, co to jest. A ten typ to się w ogóle tak zaciął. On już tak zdobę stoi. Niech się nauczy jeszcze tej techniki, bo póki chce rzeczywiście na liście dziekana być, no to po prostu robimy na maksa wszystko. No i już zaraz znowu egzamin. Kiedy on na randkę pójdzie? Nie dziękuję. Dobra, jesteśmy w połowie, więc trzeba troszeczkę obyczaju tutaj wprowadzić. Zrobię rzeczywiście ten Education Adjuster, gdzieś tutaj wrzucę z inseminatora. Dodam mu jeszcze 24 godziny po prostu. Jak będzie miał dodatkową dobę, to na spokojnie sobie może iść na parcelę publiczną, spotkać się z tą Jeną, albo może ją tu zaprosić i wtedy... Będzie miał spokojnie dobę na to, żeby się z nią jakoś tam zapoznać, a resztę czasu może totalnie sobie na studia po prostu poświęcić i tyle. Semester changes nie do końca przewiduje to, że Simowie będą jakąś socjalizację w ogóle robić na studiach. Ja często też mam tak, że jak wysyłam ich na studia, to oni mają już sporo umiejętności i nie muszą się też tak dużo uczyć tych umiejętności, żeby zdać, więc to im daje dodatkowy czas. No ale tutaj Kelvina akurat tak nie ma, więc, więc dam mu trochę fory, że tak powiem, żebyśmy mogli jakiś tutaj postęp faktycznie w relacjach zrobić. Także teraz ma 70 godzin. Zaproś. Dobrze. Sikaj. Przyprowadziła Jima a dżadżadżadżadżadżad. To jest jak, jak jesteś pijany i chcesz napisać Ariana Grande. Okej. Okay. O nie, już, już idzie do czegoś pokoju, no co za ty piara? Nie mogę z nich po prostu. Nie, z nimi trzeba się na parceli publicznej umówić. Tyle było z zaproszenia. No dobrze, to w takim razie zrobisz coś na studia. Na przykład pracę domową, mimo że nie byłeś jeszcze na zajęciach. A, ty masz na 20 zajęcia teraz, okej. Okay. No, widzę, że chcesz pracę napisać. Research robić z kimś, to jest chyba teraz najłatwiejsze do zrobienia. Opa, wylazła. Czekaj, a jak ją zaprosisz na randkę, to czy ona wtedy nie będzie włazić? Jeszcze mamy trochę czasu, jeszcze mamy takie 4 godziny akurat, e, zanim pójdziesz na zajęcia, więc. No. O, on ma bogactwo na zdobywanie wiedzy, to spoko. Zawsze mnie cieszy, jak nie jest ta sama aspiracja, jak jest dobra chemia. O, o! Mmm, tak. Tak. To jest takie, pomasuje cię, a potem typ, kurde, włazi na ciebie dosłownie. Już gorące pocałunki, już nawet zwykłego pocałunku nie było. To jest jakby co, żeby zrobić zdjęcia, a nie żeby zrobić barabara bara w, w tej budce do zdjęć. O, zauroczenie, ona jeszcze nie. No dobra, jak chcesz gorące pocałunki, no to od czegoś musimy zacząć. Okej. Okay. I tak by się pocałowali na koniec randki. O, teraz normalny masaż robi. Ten masaż się często baguje. Czasami zrobią masaż z drugiego końca pokoju. O! Okej, okay, całkiem szybko idzie to zauroczenie. Dobra, widzę, że randka jest świetna. On za godzinę będzie szedł na te zajęcia, więc yy, myślę, że możemy już to skończyć. Ale było całkiem całkiem. A że ona tutaj nadal jest, to możemy zrobić sobie te zdjęcia, bo jemu się teraz humorek poprawił. Nie potrzebuje nic robić. No dobra, romantyczne sobie zróbcie. Jej! Taki sam zestaw zdjęć ma chyba Tiu z tą, z Alyną. I te zdjęcia cały czas są chyba w oryginalnym domu herbatników, i ja nadal mu nie podarowałam tych zdjęć. Bo miałam mu je dać jako prezent, żeby sobie mógł siebie w domu je gdzieś tam powiesić czy coś, ale no niestety nie doszło do tego nigdy. Punkt umiejętności, nie ma problemu. Najlepiej charyzmę, bo tego tylko jednego potrzebujesz. Jak będziesz chciał więcej, to zrobimy więcej. Hej, Jenna. O! Jaka urocza! No i ma jeszcze 45 godzin, więc dobrze by było, żeby jeszcze trochę czasu poświęcił tej Jenie, a ona już oczywiście gdzieś wlazła. Gdzież ona wlazła? A nie, tu jest. Okej. Okay. O, idzie jeść. Chciałam powiedzieć to dosiąć się do niej, ale niestety oni nie są super świadomi tego, że stoły istnieją moglibyście na jeszcze jedną randkę iść, ale ty masz strasznie dużo teraz pragnień związanych ze studiami, dobra, pracę pisać i tak jest dla ciebie teraz bez sensu, zrobiłeś se research yy, i spoko, na razie myślę, że możemy znowu iść na jakąś randkę krótką o, no właśnie, wszystkie nagle pragnienia zaczęły się zmieniać im obojgu, więc już wiedziałam, że coś jest związanego z gorąceniem poca pocałunkami a dobra, skreślałam wam już to, a mogę się w sumie pocałować podczas tańca, ale niech będzie. O, koniec randki, bo trzeba na zajęcia. Mua. Alina! Ja myślałam, że to jest legitna lama z Uniwersytetu, ale to jest Alina. Stara baba przecież ona już jest i taka zgarbiona lama chodzi. Nie. Kwiatuszek. On ma teraz średnią 3-1, bo tego pierwszego roku prawie nie zdał. No, jak na razie jest ambitny, więc lecimy. Co? Aha! Szampana przyniosła typiara. No, spoko, wiesz sobie go schowaj do wyposażenia. Bo chyba zrobimy sobie tę sportową imprezę. Chwila, moment. Dlaczego ty tak siadasz przy tym stole? Przecież normalnie wsunięte krzesła są do tego stołu. Okej. Okay. Dobra, wiesz co? Może wymienimy ten stół po prostu profilaktycznie. Bo on teraz właśnie tak głupio usiadł przy tym stole i wcześniej ta Jenna ewidentnie nie widziała, że tam jest w ogóle miejsce dostępne. Jakieś i se poszła tu gdzieś, nie? A ten stół totalnie pusty był. W sumie faktycznie nie widziałam nawet za bardzo, żeby ktoś przy nim jadł. Mogły tam być jakieś niewidzialne talerze. Impreza w przeddzień egzaminu? Nie ma problemu. Halo, dlaczego tylko dwie osoby? A, dobra, bo tutaj po prostu w akademiku jest strasznie dużo ludzi. To zamiast Silasa, Oksalisa lepiej weź. On jest bardziej imprezowy. O, no tak, impreza. A czemu ona się tak skrada? Okej, okay, już nie. To było to skradanie się z przynoszeniem prezentu, nie? O właśnie, a propos prezentu. Nie, no dobra, może nie tutaj, bo tutaj jedzenie jest wystawiane. O, jedzą normalnie przy tym stole No i fajnie o, Powinniśmy mieć beczkę. No właśnie chciałam, żeby Kelvin to samo zrobił Jezu, jaki dźwięk Pogadaj z Oxalisem, żeby nie było a potem możesz się barbnąć. Tylko w budce możecie, więc. No niestety. O nie, bo to już zajęcia. Poczekają na ciebie spokojnie. Proszę. To nie było długie, więc spokojnie jeszcze zdążysz. O, no i elegancka ocena. No i ostatni rok. Ładnie ma relację zrobioną nawet sobie imprezę zorganizował jak przeniesie się z powrotem do kwitnących wzgórz do domu swoich rodziców, po prostu to też te typiare -y od razu tam do niego chyba wrzucę i może od razu sprawdzimy też jak z tą karierą wygląda bo ja myślę, żeby to zrobić jednak modem i po prostu sprawdzić, która kariera będzie lepsza dla niego potrzebuje tylko charyzmy jednego punktu więc jak się nie nauczy to w sumie będzie ok. Bentley zadzwoniła po raz 564 Zaraz się zaprzyjaźnią. No, teoretycznie pracę mógłbyś napisać na ostatnim roku, ale totalnie nie ma to sensu. W tym momencie to właściwie nie ma sensu nic już więcej robić, także możesz spróbować sobie zarobić najwyżej na stołówce, albo zaprosić Jenę, żeby. Nawet możesz ją zaprosić, żeby ona sobie po prostu tu łaziła gdzieś. Ona go chyba lubi po prostu po rękach całować. Weź może oficjalny związek w nią wejść Prawdopod ou, okay. e, prawdopodobnie to im zablokuje jakiekolwiek pragnienia związane z zaręczynami ostatnio zaobserwowałam, że coś takiego jest że jakby gra odczytuje to bardziej tak, że jak jest sama miłość, to potem może się pojawić pragnienie o zaręczynach, oczywiście też trochę w zależności od aspiracji ehm, i też tego czy Sim jest na randce czy nie, bo romansowi Simowie ciągle na randkach chcą e, się zaręczać, mimo że to jest totalnie wbrew ich wszelkim założeniom i też jednocześnie oczywiście obawy o tym samym, no nie? Więc to jest takie totalnie normalne. Eee, znaczy no to jest niedociągnięcie po prostu gry według mnie, no ale okej. Okay. Ale ogólnie Simowie z inną aspiracją niż rodzina e, mogą wylosować pragnienie o zaręczynach, jest to rzadsze, ale mogą tylko, że kiedy właśnie ma się moda tego na, na to, że mogą być w stałym związku dorośli i młodzi dorośli, to gra jakby nie załapuje tego i, i po prostu nie o Ogarnia, że jakby następnym etapem mogą być zaręczyny i te pragnienia się w zasadzie nigdy nie pojawiają. Ale ja też nie zwracam na to aż takiej uwagi, bo no też zdaję sobie sprawę z tego, że te pragnienia są rzadkie i nie czekam, aż oni będą łaskawie chcieli to zrobić, tylko po prostu to robię i tyle. Aha, dwa razy ma pragnienie, żeby zdać studia i zaliczy mu się to normalnie za 20 tysięcy? No, jeszcze może być Graduate with Honors, żeby tam z, z gwiazdeczką, no nie? E, tylko, że on na to nie ma już szansy i on do, o, o tym doskonale wie, że jakby średnia mu nie już nie pozwoli na to, żeby mieć um, tak, tak wysoki wynik. E, to jest też, też mega fajne, że, że oni jakby są w stanie to przewidzieć i nie będą mieć tego pragnienia, kiedy wiedzą, że to jest niemożliwe. To jest po prostu takie wow. E, ale możliwe, że jedno z tych pragnień to jest jakby zastąpienie tego faktycznie z gwiazdeczką, no nie? I dlatego są dwa takie same. Ale chcę listę dziekana, więc, więc robię mu charyzmę. Dopóki mu się to nie zmieni, no to po prostu robimy i tyle. Nie wiem, czy z tą gwiazdką to nie jest też tak, że oni na podstawie swojej obecnej średniej może, czy tego nie wnioskują. W sensie, jeśli w tym momencie mają średnią co najmniej chyba 3,7, od tego się chyba zaczyna, to wtedy mają takie, ok, chcę utrzymać ten poziom i rzeczywiście yy, mieć ten honorowy dyplom. A jeśli mają poniżej tej średniej, to może wtedy tylko właśnie im nie wyskakuje. To jest to bardzo możliwe. Gdzie on usiadł z tą książką? No tam straszny tłum był na górze, także tutaj aż poszedł, ale super miejsce do nauki to jest. Nie, no może sobie tu herbatkę postawić. A plus. I skończył ze średnią 3,5. Teraz ja bym chciała zrobić takie coś. Czy ja mogę ją selektablować i y, zrobić jej kierunek, żeby nie kończyła filozofii, tak jak każdy sim, który jest niezdecydowany? Mogę jej to zrobić nawet tutaj po prostu na szybko, ale ja bym sobie ją przekalkulowała najpierw, żeby się dowiedzieć po prostu w jakie kierunki będziemy właśnie tutaj iść. Chcę być ministrem edukacji, ma takie typowe umiejętności dla miastowej, czyli dużo kreatywności i po co najmniej jednym punkcie w całej reszcie. Z taką osobowością, drugorzędną aspirację, pewnie dam jej rodzinę. Typowa ryba po prostu wiedza rodzina, no nie? Oj, widzę, że takie dosyć skrajne ma te zainteresowania. Coś tutaj może wyjść ciekawego. Ale edukacja to raczej niekoniecznie, bo cztery punkty w szkole tylko. Kariera kryminalna jest najwyżej. I to nawet bez bonusu do aspiracji, bo ona jest wiedzową SIMKą, a ta kariera jest przypisana do oczywiście bogactwa u mnie. Także ciekawe, zwłaszcza jeśli on by pracował w prawie. W sumie jak on by pracował w wojsku, to też tak średnio. Co to Landgrabowie z czwórki? Małżeństwo, gdzie jedno pracuje w policji, a drugie w kryminalnej karierze? Paranormalna na drugim miejscu, na trzecim policja. To jest mega śmieszne z tym kalkulatorem, że jak są zainteresowani przestępczością, to są dopasowani zarówno do policji, jak i do kryminalnej kariery. Jej hobby jest oczywiście majsterkowanie, bo jest miła. U mnie tutaj wyszła sztuka i rzemiosło i to z dosyć dużą przewagą nad wszystkim innym. Ale możemy to zostawić, nie mam z tym problemu. No dobra, możemy jej dać coś, co jest związane z karierą kryminalną. W sumie tak na dobrą sprawę ekonomia by pasowała, i to by też miało jakiś sens, że oni byliby na tym samym, nie? Boże, totalnie jak rodzice KECPRA. Oni studiowali ekonomię i tam się poznali. <grych> dobra, możemy tak zrobić w sumie. Byle po prostu nie miała tej domyślnej filozofii. Bardzo dziękuję. No dobra, to nie ma już tutaj nic więcej do roboty. Można jechać do domu. Ile masz hajsu, ile musimy odjąć? 3474. I oni nie zapłacili raczej jeszcze za college, więc sam odejmę już im 9000 czy coś. No to zostaną im 3000. Financial i 9. To teraz jeszcze career i prawo. Dają ci. Pierwszy poziom 148. Wow! No bo on nie skończył kierunku do żadnej z tych prac. Ale. W wojskowej dają mu drugi poziom 455. Więc to weźmiemy i robimy ci bazkat. Bo tego się najbardziej nie mogłam doczekać. O! Jas! Yes. <laughs> Wspaniale! <śmiech> Idealna reakcja. Nawet w miarę normalnie się ubrał, ale pewnie mu jeszcze to zmienię. No fajnie, ale mogłabyś na przykład się do nas wprowadzić. O, idealny moment, żeby się zakochać. Ale, ale ja nie chcę network, tylko chcę mu win. A no, oczywiście będziemy mieć zniżkę na meble. O, kimono, cudownie. I czy ty faktycznie skończyłaś ekonomię? A ty nie masz żadnego dyplomu, więc się nigdy nie dowiemy, dobrze. Z tych karier, które ona chce podjąć, w sumie policja była tam wysoko w kalkulatorze, więc możemy faktycznie w to pójść. Eee, więc pragnienie życiowe gdzieś tam w wolnej chwili jej zmienię, nie jestem pewna, czy na tę karierę, czy może coś innego, zobaczymy, eee, może na to z umiejętnościami, w sumie ona już ma ich sporo. Jako, że w każdej umiejętności ma jakiś punkt, to w sumie może to być pewna sugestia, że chce rozwinąć wszystkie na maksa, nawet jeśli to są totalnie stokowe umiejętności typowej miastowej bez pracy. Ona ma schemat twarzy Baśki miściurki i ja absolutnie ubóstwiam ten schemat. Czy te oczy ma też Willow, bo Willow się tak fajnie zmieszała z, z dwóch schematów, które mega pasują do siebie. A bo cyrkon też ma częściowo ten schemat, tak, i dlatego te dziury w mordzie mu się zrobiły, no nie. E, więc myślę, że co jest Kelvinem. Jak połączymy, to też znowu dziury w mordzie będą. Wspaniale nie mogę się doczekać. To to będzie tyle na dzisiaj. Rozkminka nad Kelvinem zakończona, będzie jednak wojskowym. Czyli nie muszę mu zmieniać pragnienia życiowego, po prostu lecimy z tym, co wcześniej było ustalone. Tutaj jestem o jeden dzień do tyłu, więc w następnej turze będziemy grać 5 dni, ale we wszystkich innych rodzinach jest normalnie, także od kogo mi się będzie chciało zacząć następnym razem, od tego zaczniemy. I jak zwykle. dziękuję za zorganizowanie, dziękuję, że I widzimy się w następnym. Ha!